prezentujemy wczesne prace Wajdy, te jeszcze gdy studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Takie abstrakcyjne kompozycje, bardzo charakterystyczne dla młodych artystów tego czasu, a jego portrety, bo zapewne największa liczba dzieł czy tematów w jego twórczości rysunkowej to właśnie portrety. Portrety pojedynczych osób, portrety grupowe, portrety przyjaciół, ale też absolutnie anonimowych osób, przypadkowo spotkanych. Wśród tych portretów odnajdujemy takie postaci jak Stanisław Lem, czy Sławomir Mrożek, Robert Altman, Józef Czapski i wielu innych aktorzy, muzycy, kompozytorzy. Krótko mówiąc, świat kulturalny lat 80., 90. Osobną przestrzeń zajmują rysunki i akwarele z Japonii. Dostał tam prestiżową nagrodę Kyoto Prize, czyli nagrodę Fundacji Inamori, dzięki której powstało Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Podczas tych podróży Wajda notował bardzo różne rzeczy. Krajobrazy, postaci buddów z wielkich świątyń, ale także rozmaite, fascynujące, techniczne rozwiązanie, które go szczególnie interesowały. Jego marzeniem od dzieciństwa właściwie było być malarzem. Rysowanie było od początku naturalną drogą. Zobaczył obraz swojego przyjaciela Andrzeja Wróblewskiego, Rozszylanie, wierszy z tego wielkiego cyklu. I chodziło, że to, co on chciał namalować, już jest namalowane. I właściwie z tego powodu wycofał się z malarstwa, no i poszedł do szkoły filmowej. Ten nawyk, taka konieczność zanotowania tego, co widzi, dla niego była czymś kompletnie naturalnym. On nie wychodził nigdy z domu, jak miał w kieszeni notesika i wtedy miał jeszcze czarny ołówek, a w tych rysunkach widać, że są kolorowane. I bardzo często są kolorowane dopiero potem. Bo jak miał takie małe kredeczki, zresztą są w archiwum w tej chwili, to rysował kolorowo czasami od razu, ale przeważnie to są szkice. Nigdy nie fotografował. Od fotografowania zawsze byłam ja. Pracę nad katalogiem zaczęliśmy w połowie sierpnia. Do druku musieliśmy go oddać 9 września, żebyśmy zdążyli wydrukować go w dobrej jakości drukiem offsetowym na naszą uroczystość. Jest to taka publikacja, która będzie nam przypominać o Andrzeju Wajdzie i o tej wystawie wtedy, kiedy ona już od nas odjedzie, bo wystawa jest czasowa. Będzie na Uniwersytecie Gdańskim do 30 stycznia, a katalog zostanie już w naszej historii na zawsze i będzie takim podsumowaniem tego wysiłku, który teraz wspólnie włożyliśmy i Uniwersytet Gdański, i Muzeum Manga w przygotowanie tego wydarzenia. Wystawa Wajda Człowiek z Gdańska na Uniwersytecie Gdańskim naprawdę pokazuje rzeczy zupełnie nieznane. Rzeczy, które były wydobyte z archiwum na potrzeby tej wystawy. To jest też ogromny walor, czyli i my odkrywamy to, i publiczność to odkryje, tę inną twarz Andrzeja Wajdy, człowieka naprawdę wszechstronnego. Film, teatr, ogromna działalność obywatelska i społeczna, o której nie wolno zapominać. I wreszcie ten jego intymny malarski dziennik, bardzo wszechstronny, który konsekwentnie przez całe życie tworzył. Na filmach Andrzeja Wajdy, którego doskonale znamy jako reżysera, wychowywały się pokolenia. Natomiast mało kto wiedział, że on całe swoje życie rysował. Jest takie wspaniałe, absolutnie wyjątkowe muzeum, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, po drugiej stronie Wisły, naprzeciwko Wawelu. Cała spuścizna prac plastycznych Andrzeja Wajdy trafiła właśnie tam. W 2016 roku miałem tę przyjemność zobaczyć pewnego rodzaju wstęp, wprowadzenie do tej wystawy, cudowną ekspozycję tych rysunków. I dzisiaj, po 5 latach od tego pierwszego momentu, kiedy one zostały pokazane, trafiły one do Gdańska, na Uniwersytet Gdański i przez cały ten semestr będziemy mogli je oglądać w budynku Biblioteki Głównej naszego Uniwersytetu.
Wystawa oczywiście jest nie bez przypadku, ponieważ towarzyszy otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Filmowego imienia Andrzeja Wajdy. I to wydarzenie, które podsumowuje ten potencjał, który chcemy w końcu wyzwolić w zakresie nie tylko działalności filmoznawczej, ale też propagowania kultury filmowej. To jest żywy dowód na to, że artysta może być kompletny, nie tylko znany filmowiec, reżyser, twórca dramatów teatralnych, ale też wzięty rysownik, malarz, grafik, wizjoner. To wszystko pokazuje tą szeroką i bardzo pogłębioną perspektywę w bardzo wielu dziedzinach sztuki. I uniwersytet, parafrazując, można tak powiedzieć, jest również tym bogactwem różnorodności, gdzie chcemy uchwytywać tą różnorodność perspektyw.